Cześć, witajcie w 127. odcinku podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Mateusz Żarkowski, pół człowiek, pół latawiec, jeden chuj. Konrad Okoński, baterie w zestawie. I Robeciński, spodnie sprzedawane osobno. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Kto to jest Bele? 1 kwietnia. Karta upominkowa Orlen. Nuda. Trać głowy, resztę można zastąpić. Fajne dziecko, drogie było? Bad Guy, CD Projekt. Czy umierający człowiek umiera, kiedy nie ma nikogo, kto kręci to na wideo? Islam w służbie futbolu. Twoja stara jeździ Uberem. Metroseksualny. Kochaj jak panda. Oraz kącik robotyczny. Kochaj jak robot. Nie kochaj jak robot. Piłka w trybuny i after show. Łatwiej jest krzyczeć wu, kiedy ktoś inny mówi after show. Odkryłem to przed chwilą. Ludzie mówią, że Bele nie sięga do mikrofonu i dlatego jest ciszej. Wydaje mi się, że to jest potwarz, ponieważ Bele jest w swoim nowym mieszkaniu i mógł je urządzić jak chce i na pewno ma wysokie stołki. Nie mam stołków. Mam tylko kurwa wysoki stół. Coś się przeliczyłem. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, kim jest Bele, ponieważ urodził się w czasach bez internetu, to Bele nazywa się Robert Sienicki i rysuje komiksy, montuje komiksy, a także, nie wiem, urządza mieszkanie. Wydaje komiksy. Czy chcesz coś... Bele był redaktorem naczelnym magazynu Kolektyw. Tak. Członkiem Net Kolektywu. I teraz składasz komiksy dla różnych firm? Dla różnych. Ostatnio przeważnie Team of i Mucha Comics. No nice. Także kiedyś rysował komiksy, a teraz składa komiksy. A także rysuje czasem więc, do internetu. Więc jak zbieracie wielką kolekcję komiksów Marvela, to tam jestem ja. Bele robi też komiks, który nazywa się Under Pressure i robi go na Tapastiku. Tudzież Tapas, czy jak to się teraz nazywa. I w ostatnim odcinku chyba pojawił się Skrobol nawet. Tak jest. Także... Moja gwiazdeczka. Także mały ukłon w stronę studia Pindol, w którym nagrywamy dzisiaj. Także cieszę się, że się przedstawiłeś. To w ogóle brzmiało trochę, tutaj ktoś pisze, że firma meblarska Mebele. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Bele tak. Kiedyś sprzedawał kanapy. Miałem cię przedstawić jako byłego sprzedawcę kanap. Tak jest, dobre czasy. W ogóle to tak brzmiało jak takie fejkowe memy, co to jest Bele, robi i zdjęcie kogoś innego, robi komiksy i coś tam, a ty kojarzysz go tylko jako sprzedawcę kanap. Może kiedyś sprzedał ci zajebistą kanapę. Dla mnie to twoje życie jako sprzedawca kanap zawsze jest trochę takie mityczne, bo ty też wiem, że masz prawo jazdy i wtedy prowadziłeś samochód i nie mogę sobie ciebie wyobrazić za kółkiem jakoś. Spoko, to był bardzo mały samochód, więc wszystko gra. ale nie ciężko ci było prowadzić tyłem? Bo czemu? Tak siedzonka dla dzieci się wkłada do samochodu. Jezus, przyłączyłbym się do tych waszych żartów ze wzrostu, ale jako wysoki człowiek czułbym się, jakbym używał swojego privilege'u. Jak to się nazywa po polsku? Mojego szlachetnego urodzenia? Nie, spierdalaj. Mojego wysokiego urodzenia. Moi drodzy, nagrywamy ten odcinek 3 dni po 1 kwietnia, w który to dzień... Zawiodłem w dostarczeniu jakiegokolwiek dowcipu na stronę Inside Baseballu. Dziękuję ci bardzo, ponieważ ja jestem wielkim hejterem 1 kwietnia. I o tym chciałem pogadać w sumie. Zacząłem rozkminiać, prowadzę komiks, który jest zabawny i podcast, który jest zabawny i teraz jest dodatkowy dzień w roku, kiedy powinienem wymyślić coś dodatkowo zabawnego. Nie, powinieneś być poważny. Właśnie... Tak, powinieneś na przykład uśmiercić kogoś na raka. Tak, właśnie to była moja... Jest wesoło, nagle, o nie, przypomniało mi się! Prima Aprilis, to nie był dowcip. Ale zdarzają się. Ja jestem strasznie hejterem 1 kwietnia ogólnie, bo mam wrażenie, że wszyscy starają się być super śmieszni i ten poziom filmy, zawsze nie? jest... Zwłaszcza wszystkie większość rzeczy, które się postuje na 1 kwietnia, to jest taki poziom polskiego kabaretu. I to jest dla mnie bardzo taki... To nie jest moje poczucie humoru, to do mnie nie trafia i jest ciężko, ale w tym roku zdarzyło się parę rzeczy, które jakby ktoś był w stanie wykorzystać ten Prima Aprilis naprawdę. I gdy wiesz, do czego dążę. Dążysz do Adult Swima prawdopodobnie. Tak jest. Do ludzi, którzy w normalny dzień wypuścili dowcip na temat kolejnego sezonu, a potem w Prima Aprilis wypuścili 1 odcinek. Tak jest. Ty, Mateusz, też już zobaczyłeś nowego Ricka i Mortiego? Widziałem.
Czy jesteś usatysfakcjonowany? O tym możemy też pogadać w afterze, ale skoro już zaczęliśmy. Jak już zaczęliśmy, to jestem podjarany. Jestem podjarany tym, bo oni mogą jakby już na samym początku tego odcinka pokazali, że w sumie to mogą zrobić cokolwiek i wycofać się ze wszystkiego i pokazać ci to, co chcesz lub nie pokazać. Oni zaczęli ten odcinek robiąc taki troszeczkę cop-out, że oni, ja myślałem, że oni faktycznie oleją wyjaśnienie. Miałem taką nadzieję na to. Nie byłbym nawet zły. Ja miałem nadzieję, że to zrobili. Ale zrobili tak dobry odcinek pomimo wszystko. Oni jednocześnie tak naprawdę to, co zrobili, to nie tylko pokazali ci, że to oleją i ty już poczułeś wszystkie emocje z tym związane, ale potem pokazali ci faktycznie, jak ucieka, więc zrobili tak, jakby zebrali dwie pieczenie na jednym ogniu. Dokładnie. No ja jestem, byłem pod wrażeniem. Przede wszystkim byłem pod wrażeniem, że oni pokazali taką naprawdę chujową historię Rika z przeszłości i byłem taki rozczarowany, a potem okazało się, że zrobili mnie w konia. Więc to mi zaimponowało. I mi się strasznie podobało, a propos tej rozkminy, że Rick wie, że jest tylko postacią z kreskówki. Mhm. Ktoś kiedyś wrzucił to. To strasznie mi się spodobało, że w tym odcinku on swoje te origin story stwierdził, że to jest jego origin story. Tak. Ale on istnieje, bo może je wymyśleć. Ale Rick już bardzo często jakby łamie czwartą ścianę. Chyba nawet końcówka pierwszego sezonu on mówił "That's a wrap for season one!" Więc tak oni się często nabijają z tego, że on jakby jest świadomy, że to jest serial. Wiesz, o to chodzi, że on... Ale jeszcze było coś takiego, że... Była teoria YouTube'owa na ten temat. Czy związane z tym, że on mówił, że nowy Rick and Morty, czy w ogóle przygody Ricka i Mortiego. Nie wiem, czy tak samo nie zaczynał się drugi sezon? A on coś tam gadał? To się zdarza często, ale to nie tylko on, bo ten, jak się nazywa ten, który został postrzelony? Mr. Peanut Butter Poopy Butthole. O, że właśnie o to mi chodziło. Tak się kończył pierwszy odcinek. Że co? Z czym? Że Morty leżał i na ziemi i się bił z bólu, a Rick mówił, że nowe przygody, Rick i Morty w kosmosie, Rick i Morty coś tam. I tak samo było teraz, tylko... tylko teraz krzyczał do niego rzeczy, które miały mu zrezać mózg. Tak, tylko teraz mu rezało mózg, a on mówił, że będzie kompletnie nowy sezon, kompletnie nowe coś tam. To było super. Było fajne. No, okej. Okay. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Oni mogą z tym iść w zasadzie wszędzie, ale mi się troszeczkę się boję, że jakby oni teraz wrócą do pojedynczych odcinków. Ja mam nadzieję taką też. Czy czujesz, czy masz nadzieję, bo teraz już się pogubiłem. W sumie czuję, że to do tego wrócą. Nie wiem, czy mam nadzieję, ale ja liczę, mam że nadzieję. Będzie dobrze. Ja uważam, że ten serial jest dużo lepszy jako niezwiązane ze sobą odcinki, które mają wspólny świat i widać to w tych... Może doszukiwać się szczegółów, które pokazują ci, że to jest ten sam świat, który jest spójny, bo to robi na mnie wrażenie. Nie chciałbym, ja żeby lubię to się czasem, zamieniło ja lubię, w historię. Ja, nie chciałbym, żeby to było całe popularne, ale ja lubię czasem, jak jest coś w tle, co sprawia, że chcę oglądać kolejne odcinki, bo chcę jakby poznać dalsze części jakiejś układanki. Mhm. No to... Dlatego nie oglądam procedurali, ponieważ nie mam parcia, żeby włączyć kolejny odcinek. Mhm. Ale też nie masz parcia, żeby stracić całą noc binge-watching. Fakt. Ej, ktoś zapostował na naszym Discordzie fantastyczną rozmowę kogoś z supportem McDonalda. Znalazłem. Dziewczyna napisała na stronie McDonalda na Facebooku, prosząc, żeby wprowadzili z powrotem ten sos, o który Rick prosił w odcinku. Szechuan. Tak. Mm. I oni odpisali: "Witaj Chevy, lubimy zmieniać nasze menu od czasu do czasu, żeby rzeczy były wciąż ekscytujące i żebyśmy zawsze mieli dla ciebie nowe rzeczy, żebyś mogła spróbować. W niektórych przypadkach może zająć to 9 sezonów albo 97 lat. Jednakże dziękujemy ci za feedback i my na pewno weźmiemy go pod uwagę." To jest dobry PR, jeśli to jest autentyczne. Podoba mi się. Dobra. Wystarczy o Ricku i Morty. Może ktoś jeszcze go nie widział. Coś jeszcze o 1 kwietnia? Tak. Zrobiliście jakieś pranki? Nie, ponieważ jebać. Ale zacząłem rozkminiać, że jedyny dowcip, który możesz zrobić na 1 kwietnia, który ma sens, zwłaszcza jeśli robisz na co dzień coś śmiesznego do internetu, to oblać taki, ludzi wodą. To taki, wiesz, taki dowcip z tego... Taki dowcip, ja myślałem, ja szczerze, ja myślałem o tym.
Co, że czy nie zrobić double pranka, że oblać kogoś wodą i krzyczeć lany poniedziałek, a potem oni powiedzieli, nie jest lany poniedziałek, a ja bym powiedział, haha, prym, aprym. Kurwa, dobra. To można to robić z różnymi najlepiej świętami. By było, najlepiej byłoby wkręcić kogoś w... W mikser. W to, że jest lany poniedziałek. No. I on by poszedł do pracy i zaczął oblewać ludzi. No, albo do kościoła. Rano byś oblał, potem by poszedł do pracy i zaczął oblewać, no nie do kościoła w poniedziałek. Chcę święcić jajka. To chodzi w poniedziałek do kościoła. Nie może... Kowcy. Nie no, księża. W sumie tak. Dobra, dosyć tego. Chodźmy dalej. Okay, cześć. jeszcze. Przejdźmy do karty upominkowej Orlen, bo wiem, Mateusz, że masz wiele przemyśleń związanych z tym. Jest. Jak wracaliśmy z Warszawy ostatnio, to... A patrz, jaki światowy. No, jak byłem w Warszawie. Właśnie byłem z Konradem. Byliśmy tam dwa tygodnie pod rząd. Się na... Kurajcie, muszę na sekundkę odskoczyć. Słucham was. Czy chcemy zrobić Meksyk? Zróbmy Meksyk. Wiesz, to jest fajne, że możemy dalej mówić teraz. Jasne, że tak. Czy jest Meksyk? Co? Nie słyszysz Meksyku? Słyszę. A to jest śmieszne, bo w sumie jak jesteś samemu, to nie możesz mówić do siebie, więc teraz możemy tyrać z Belego. Tak. Może chodź, bo zwykle jak on jest, to z niego tyramy. Choć będziemy mówić o nim teraz miłe rzeczy, jak go nie ma. Ja, Bele jest naprawdę imponującym człowiekiem, mimo swojej małej statury. Bele jest strasznie śmieszny i bardzo, bardzo lubię jego brodę, kiedy drapie mnie. Tak, ja podoba mi się, że on potrafi, on naprawdę potrafi wycisnąć z przekleństwa dużo, dużo radości. Nie każdy potrafi tak przekląć, żebyś się naprawdę zaśmiał, a Bele potrafi. To jest coś, co wiesz, zawsze ceniłem u niego, jak nagrywaliśmy Swingi. Bele jest taki rubaszny. Jest rubaszny na maksa, nie? On mógłby być takim zajebistym... Jak wpisujesz rubaszny w Google, to wyskakuje zdjęcie Belego. Bele już tutaj jest i nas podsłuchuje, czy go nie ma? Nie ma go dalej. Trochę nam się kończą miłe rzeczy do mówienia o nim. To prawda. Bele, wracaj, już skończyliśmy. Sorry, musiałem na chwilę odebrać telefon, ponieważ mój ojciec dzwonił, a jest w szpitalu, więc... Kurwa, dlaczego masz powód, który jest sensowny? Myśleć. Bele, nie teraz możesz i teraz jest ci głupio, mój tata jest w szpitalu, chciał z synem porozmawiać. No jest mi głupio, tak. Zawsze być w szpitalu. Dlatego jestem zły. To nie jest powód na to. Wracamy po krótkiej przerwie. Nie możesz mówić, Bele. Kochanie, sorry, że mi nie staje, mój tata jest w szpitalu. Zawsze tak mi mówiłeś, mnie to tak wkurwiało. Zawsze niby ten powód był racjonalny. Jest najgorsze, jak ktoś nie myje na przykład naczyń przez tydzień, jesteś taki wkurwiony. Myślałem, że czegoś innego. Dzisiaj mu wyjebie za to, że nie był tych naczyń. On przychodzi i mówi, przepraszam, miałem złamaną rękę od tygodnia. I ty jesteś taki wkurwiony i ten wkurw nie ma gdzie pójść, więc rysujesz mu coś paskudnego na gipsie. Nie? Halo? Nie. Mateusz, karta upominkowa. Nie traćmy impetu. Nie zaczynaliście o tym gadać, kiedy wyszedłem? Tak, ale zrobiliśmy przerwę, czekając na ciebie. Zrobiliśmy Meksyk. Usłyszysz go, kiedy miło. Będziesz słuchał. Okej. Okay. Za 10 lat. Może będzie to 10 sekund, które poświęcisz następnym razem. Spoko, jeżeli mi wyślesz ten fragment, to jest szansa. Nie zrobię tego. Z pewnych powodów, które usłyszysz, kiedy posłuchasz tego. Jesteśmy bezpieczni. Nie posłucha. Better safe than pregnant. Tak. Karta upominkowa Orlen. To jest przeklęty temat chyba. Musimy pójść dalej. To jest straszny temat. Możemy. W sumie wrócimy do niego później. Tak, naprawdę? No, czemu nie? Nuda. Więc ja stwierdziłem dzisiaj, że mam dużo rzeczy do zrobienia i wszystko mnie jara to, co chcę zrobić. I pomyślałem, że ludzie, którzy się nudzą, mają łatwiej.
Dlaczego? Bo mogą na przykład pracować w tym czasie, kiedy się nudzą. Mówię, nie mogą nie pracować robić, wtedy. Pójdę sobie popracować. Mateusz, czy ty się nudziłeś kiedyś? Czy ty wiesz, jak to działa? No właśnie nigdy się nie nudziłem. Ja pierdolę. Nigdy, ja no, ostatni raz nudziłem się, nie wiem... Chyba. W środę. Przestępną. No to nie działa tak, że możesz... O, nudzę się. W takim razie super, mogę popracować. To tak nie działa. Ja trochę tak mam, że chodzę po chacie i na przykład mówię, kurczę, ale fajnie by było, gdybym się teraz nudził, bo gdybym teraz nie miał nic ciekawszego do zrobienia, to bym robił pracę, ale wszystko inne jest ciekawsze. Nuda jest wtedy, kiedy myślisz, pograłbym sobie w jakąś grę i otwierasz swoje gry i stwierdzasz, wiem na jaką grę mam ochotę, na taką i taką, i szukasz w swoich grach i nie ma takiej gry i zaczynasz czytać recenzję przez godzinę, szukając tej jednej gry, którą na którą akurat masz ochotę, jesteś pewien, że jest taka gra i zmarnujesz 2 albo 3 godziny, to się nazywa nuda. Mi się wydaje, że nuda to jest wtedy, kiedy myślisz, że nie masz co robić i siadasz na kanapie i klikasz po kanałach w telewizor, że szukasz czegoś, co cię zajmie. Nikt z nas nie ma telewizora. Też nie, dlatego ja na przykład przylatuję odcinki doktora Hu jeszcze raz. Myślę, że zajmie. To jest tak, nikt z nas nie ma telewizora, nawet ty, który podałeś ten przykład, więc to jest tak, jakbyś powiedział... To jest przykład, a nie że z mojego życia. Ja nie wiem, czym jest nuda. Gdybym się nudził, to mam jakieś 17 innych rzeczy, które czekają na moment, kiedy nie mam co robić. Ale trochę tak wyskakuje, wiesz. Chłopaki, kojarzycie to uczucie, kiedy, nie wiem, macie okres? Nie? No ja wiem, bo nie mam, ale najgorzej. Słyszałem. Ponoć chujowe. No nie wiem, stary. Ej, co z tą kartą upominkową? Czy to jest moment na kartę upominkową? Moment na kartę upominkową jest prosty. Przychodzę do kibla w Orlenie, sikam i to wtedy, to wtedy co z Warszawy wracałeś? Tak. Drugim razem. Okej, widzisz reklamę. Jest reklama. Przede mną karty upominkowy Orlen. I tak mówię, no dobra, spoko. Ale co to ma oznaczać? I jest idealna na prezent, idealna na coś tam. I sobie myślę, dobra, ale po co chciałbym mieć kartę upominkową z Orlenu na przykład? Żeby mieć hot doga czy coś no takiego? Na prezent. I sobie wyobrażam... To wyobraź sobie, jak to wygląda. Masz 18 urodziny, przychodzi twój stary. No. Mam dla ciebie prezent. Mówisz, tato, co dostanę? Samochód? Nie. Paliwo. Ale za kartę Orlenu możesz sobie kupić jakieś, wiesz, inne rzeczy, na przykład płyn do chłodnicy. Możesz, to prawda. To, czy to nie jest idealny prezent, czy to nie jest to, co chciałbyś dostać na 18? Mateusz! Możesz nas wyzwać na płyn chłodnicowy. To możesz kupić w ogóle dziewczynie, powiedzieć you're so hot i kupić jej płyn chłodniczy. Fakt jest taki, że na stacjach benzynowych jest też alkohol. A potem zastanawiać się, dlaczego ciebie ktoś zostawił. Na stacjach benzynowych jest alkohol, ale z drugiej strony możesz też kupić komuś flaszkę, to też jest idealne na prezent. To chyba najbardziej dla mnie uniwersalny. Nie, na przykład nie lubię wódki. No nie, no nie mówię wódki, mam na myśli dobry alkohol. Taki, wiesz co, ludzie chcą go pić. Jak denaturat. Jak denaturat. Denaturat jest super, bo to nie jest taki alkohol, że możesz po prostu wziąć i wypić. To jest alkohol, który musisz włożyć trochę pracy. Tak, możesz jeszcze pomalować. Nie, nie, to jest takie doznanie. Bo wiesz, nie możesz po prostu go pić, musisz go przesączyć przez bułę. To jest tak, jak masz to francuskie raclette, że masz takie jedzenie, które musisz sam ugotować na stole. To tutaj musisz, wiesz, coś zrobić z tym alkoholem, zanim przystąpisz do spożycia. Taki interaktywny alkohol. Okay. Podoba mi się, że słuchacze nie wiedzą, czy nagrywamy, czy nie. Ja, ale nie kumam, jeśli idzie takie jedzenie, to sam sobie robisz. Kiedyś byliśmy w jakiejś stekarni w Sky Tower i tam mieli takie fajne jakieś danie, które kosztowało chyba w kulka. I oni ci podają je na takim bardzo gorącym kamieniu i sobie bierzesz to mięsko i od razu sobie wrzucasz na to, smażysz sam i po prostu jesz prosto z tego. To jest chyba to właśnie. To bardzo fajne. A czy smażyliście ser jeszcze pod tym kamieniem? Nie, tylko mięso. To nie, to nie jest to. Może to były kawałki, to były kawałki steka, wiesz, pokrojone i tak sobie smuczało było, wiesz. To nie wiem, może jak jest to jakaś amerykańska. Jak sobie pan chce. Możecie zrobić to jak tylko chcecie. Chcecie jeść surowe jak zwierzęta? Proszę bardzo. Wy za to płacicie. My dużo pierdolimy, ponieważ Bele nie słuchał i nie wie, na czym polega podcast. To jest jego pierwszy.
Ja ich ostatnio słuchałem, to był ten Schwing. Ja bardzo lubiłem Schwing. Też słyszałem dobre rzeczy. Dobra, rzućmy to, co robimy i chodźmy w newsy. Aha, przepraszam, przerwałem ci pierdnięciem. Zacznijmy od rzeczy, które nie są hardkorowe. Nie trać głowy, resztę można zastąpić. W grudniu 2017 roku, w tym roku, włoski neurochirurg Sergio Canavero ma wykonać pierwszy na świecie przeszczep głowy. Nerwy kręgosłupa połączone zostaną z nową głową za pomocą glikolu polietylenowego, co każe mi się, szczerze mówiąc, zastanawiać, dlaczego wciąż zdarza się, że ktoś ma, wiesz, uszkodzony kręgosłup i jest sparaliżowany, skoro można najwyraźniej połączyć nerwy za pomocą glikolu. To brzmi w ogóle, jak ten glikol to jest przecież cukier, nie? Jakiś tam, więc sobie wyobrażam, że koleś po prostu bierze hot glue. Taki pistolet. To i wkładzie ten nerw i mówi, może się zrośnie. Takim pistoletem napierdala i pielęgniarka mówi, o, to bardzo wygodne. A on mówi, no kupiłem go za 30 zł w Tesco. I operacja ma trwać 36 godzin i ma być wykonywana przez 150 lekarzy i pielęgniarek. I powiedzcie mi, czy jeżeli wkładacie taką ilość pieniędzy i ludzi w taką operację, czy ten koleś nie powinien przynajmniej strzelać laserem z oczu później? No właśnie, i teraz jeszcze jedno pytanie. Pilot Pirks pyta się, czy to jest bardziej przeszczep ciała, czy bardziej przeszczep głowy? Zobaczymy. Zobaczymy, jak powie, jak się to nazywa. To zależy. Budzą go potem i pytają, czy to Piotr? A on mówi, nie, ten drugi koleś. Prima aprilis. Bo mężczyzna jest tam w tą częścią, gdzie jest fiut, nie? To jest dobra całość. Można odciąć, odciąć facetowi całe ciało, wiesz, łapiesz za fiuta i tniesz. A co właśnie, to jest, jeśli robią coś takiego, nie wiadomo, czy w ogóle nauka im pozwoli zrobić dalej, to powinni w ogóle tą głowę do krowy damskiej. Krok w sensie, po krok. Skrzydła. Głowę kolesia i przyłożyć do krowy. Ej, go crazy, myślę. A możemy mu dać ciało mordercy i zobaczyć, czy będzie mordercą? Mordercy. No. Do ciała mordercy, żeby zaczął mordować ludzi. No bo jeśli już to robisz, no to możesz zrobić eksperyment przy okazji. Że były takie eksperymenty, nie? Były eksperymenty z... ręką, nie? Że się robi coś takiego, że jeżeli masz kończynę i ta kończyna jest odcięta, to się przyszywa ją do nogi czy coś? No. Do nogi, żeby ona była podtrzymać jej życie przed operacją, nie? Jak? No żeby... No to już tak. Siadasz na tym, na miucie chyba. Nie, nie przerywaj. Teraz zobaczę, co mogę zrobić. Nie, wydaje mi się, że jest okej. Już brzmisz dobrze. Okej, jeszcze były te, przecież jeszcze były te operacje z obozów koncentracyjnych, nie? Które? Gdzie robili... Musisz robili być bardziej konkretny, zrobiłem mnóstwo operacji w trakcie obozów koncentracyjnych. O sowieckich jakichś tutaj eksperymentach. No. Ale nie jest to jakaś super strona. Musiałbym poszukać więcej na ten temat. Ale o co chodzi z przyszywaniem ludziom kończyn, żeby utrzymać je przy życiu? Że przyszywasz komuś do nogi, żeby ręka żyła dłużej? Tak, żeby nie umarła. A nie możesz jej przyszyć od razu tam, gdzie była? Czy przyszywasz innej osobie, dlaczego? Dopóki tamten nie przyjdzie, bo się spóźnił? Że to może być taka akcja, że żeby przenieść tą kończynę? Żeby przewieźć ją, na przykład... Aha, że na przykład potrzebujesz przewieźć ją z Montrealu do San Francisco i przyszywasz kurierowi tą rękę, żeby była świeża, jak dojedzie. Poza tym będzie mu się łatwiej prowadziło. Czat twierdzi, że można przyszyć komuś palec z nogi na rękę. Już ci mówię. Facetowi w bryce parkietu jedna z maszyn oskalpowała mu rękę. Nice. Oni tą rękę przyszli do brzucha. Good job. A tak, ale było coś takiego, że się przyszywa jakby rękę do innej części ciała, żeby ona dostała krew, krążenie.
A tutaj jest... chirurdzy otworzyli brzuch, aby tak zwaną siecią brzuszną, która pokrywa jelita, okryć pozbawioną tkanek dłoń. O. Górną. Przyszliśmy rękę do brzucha, żeby w sposób naturalny odzyskała utracone tkanki. Tak, no pewnie możesz przyszyć ją gdziekolwiek. Tak, żeby po prostu poszło krążenie. Ale nie, bo tam jak, jeśli w brzuchu jest jakaś specjalna sieć, to może ale tam... wydaje mi się, że gdzieś widziałem, jak komuś przyszywali, chyba właśnie rękę przyszyli do nogi. Pierdolę. Czy jest na czacie jakiś medyk, który może nam powiedzieć coś sensownego? No, w każdym razie życzymy powodzenia. Najwyraźniej operacja będzie imponująca. Będzie to duży ten. Będzie to duża rewolucja, wydaje mi się. Ja przede wszystkim chcę wiedzieć, kiedy jak ten koleś będzie się nazywał. Kiedy oni mieli to robić? Za ileś tam lat? Nie, za ileś tam roku. Miesięcy? W grudniu. W tym roku. W grudniu, okay. Na święta. W prezencie dostanie nowe ciało, nowego penisa. Używanego. Amen. On się kale, że jest obrzezany i on będzie śmierkuje się z antysemitą. Jest pan teraz Żydem. Ma pan ciało Żyda. A to nie, dziękuję. Zostanę sparaliżowany do końca życia. Chodźmy dalej. Fajne dziecko. Drogie było? To jest to możliwe, że to będzie bardzo szybki niosik. Para została aresztowana za próbę sprzedaży dziecka na Craigsliście. Za $3000. Kurczę, to dosyć dużo. No więcej niż jakbyś urodził chore dziecko w Polsce i jeszcze nie musisz go wychowywać. No jak? No właśnie o to chodzi, nie musisz go wychowywać, ten masakra. Jest pięciomiesięczne. Bardziej się opłaca to w Ameryce. Używane! Pięciomiesięczne, ej, ale wychowane już trochę, odchowane, pewnie się kadłuby. No to myślisz, że używane dziecko. Pięciomiesięczne dziecko, co potrafi? Sprawdźmy na Google'ach. Rozwój dziecka w ciąży, pięciomiesięczne. Umie się zesrać? No to każdy to potrafi się zesrać. Dziecko w każdym wieku, poza, wiesz, minusowym. Czy dziecko sra w ogóle w brzuchu matki? Dziecko w wieku 30 lat. Czy dzieci srają w brzuchu matki? Przepraszam, Boże, obiecałem, mieliśmy nie schodzić na pedofilów, zeszliśmy na dzieci. Nie jest źle, ale nie jest też dobrze. No jak? No przecież, bo to jest pępowina. Nie mają czym srać, bo nie są odżywiane, nie jedzą pokarmu przecież. A no tak, ale one nie muszą trawić tego mleka? Dostają od razu krew od matki? Jak są połączone, dostają od razu wartości odżywcze. Nie dostają żadnego pokarmu, żadnego mleka nie dostają, kiedy są w brzuchu. No, dostają no tak. Od razu wartości odżywcze. W formie krwi? Foksiu twierdzi, że prędzej sikają, ale czasem wydalają płynne odchody. Czasem, przynajmniej tak czytałem. Mikołaj twierdzi, do że to biologia. Do babies. New babies. Pisałem do babies i pierwsze co mi wyskoczyło uzupełnienie do babies pee in the womb. I co? Ale. Znalazłem co robi pięciomiesięczne dziecko. Będziecie pod wrażeniem. Mogę? No to oczywiście. Słuchajcie, pięciomiesięczne dziecko można właściwie porównać do wygimnastykowanego akrobaty. Kiedy leży na plecach, sięga do stóp i prowadzi je do ust. Aktywnie unosi głowę, wspiera się na głowie i nóżkach, podnosi brzuszek i poznaje świat do góry nogami. To jest naprawdę akrobatyczne. Przetacza się z brzucha na plecy i odwrotnie, podpiera na prostych rękach i sięga po zabawkę umieszczoną na wysokości wzroku. Umie chwycić grzechotkę całą dłonią z prostym kciukiem i przekładać ją z ręki do ręki. Umie trzymać kubek, unosić do ust i może uczyć się samodzielnie jeść i pić. Czajecie to? Ej, to jest całkiem, wiesz, impresyjne, ponieważ ja w wieku 30 lat nie jestem w stanie z twoich stóp złapać. Kurwa, no bo nie jesteś wygimnastykowanym akrobatą. Ni chuja, ale chciałbym. Mateusz, czy wyczytałeś, czy dzieci sikają? Tak, tak. To jest istotne od dla mnie teraz. Od momentu, kiedy wykształcają swoje... renal system. Wydalniczy. No. To ich nerki zaczynają przetwarzać fetal blood flow and create urine. Mhm. No to pewnie, nie chcesz, żeby się marnowało, skoro już to masz. Ja mam jeszcze jedno przemyślenie. Wydaje mi się, że dziecko jest samo w sobie warte więcej niż $3000, ale trzeba pamiętać, że to, co oni robią, jest nielegalne, więc na czarnym rynku wszystko musisz sprzedać, wiesz, taniej trochę, bo masz ryzyko. Tak. Ale wiesz co, z jednej strony na białym rynku nie kupisz dziecka. No wiem, ale... No! Ty twierdzisz, że jest popyt?
Ale dziecko możesz dostać za darmo z sierocińca. No ale chyba to nie jest tak łatwo, że nie, idziesz łatwo. Po prostu do sklepu i wracasz z dzieckiem. Masz 3000 dolarów. Musisz osiatkować balkon. Kurwa. Żeby nie porwały go w gołębie. Tak. Chodźmy dalej. Bad Guys CD Projekt. To jest trochę zupełnie innej mańki. CD Projekt zdobył prawa do znaku towarowego Cyberpunk. Czy oni już zdobyli prawa, czy oni tylko zgłosili się po te prawa? Zdobyli bo je. Ja pamiętam. Zdobyli. Bo to jest chyba działa na takiej zasadzie, że oni to zastrzegli nie jako słowo, tylko jako nazwę, żeby nikt nie mógł zrobić chyba gry, która się nazywa Cyberpunk, dlatego że... Tak, tylko że tutaj jest bardzo długa lista rzeczy, wobec których oni to zastrzegli, ale Mateusz Budzik... Giełda jest ważna dla polskiej branży elektronicznej. Mateusz Budzik sprecyzował, że muszę to znaleźć, że odnosi się to raczej do zastosowań związanych właśnie z grą, więc raczej nie przypierdolą się do ciebie, jeśli nazwiesz imprezę Cyberpunk Party. No bo to też jest tak troszeczkę na zasadzie... Znaczy zależy, wydaje mi się, że mogą, jeżeli uznają, że ta impreza na przykład źle promuje ich produkt. Że jeśli będzie infringowało na ich produkt. Tak, jeśli w jakiś sposób pogarszasz ich markę, nie? W ten sposób to działa. Chyba. Dlatego mnie to wkurza, ponieważ Cyberpunk nie jest ich wymysłem. Oni nawet nie wymyślili gry, którą robią. Oni ją robią na zlecenie kogoś. Kto jest właścicielem Cyberpunk 2020? Jakaś firma RPG. No ale trudno. Rozkminiałem, czy oni mogli zostać zmuszeni do zarejestrowania tej nazwy przez tą firmę, która posiada Cyberpunka. Żeby się zabezpieczyć prawnie w jakiś sposób. Znaczy inaczej. To nie jest ich wina, że zrobili to, skoro to było legalne. To znaczy, że ktoś inny mógł to zrobić. Ja wiem. Nie jest winą firm, że używają patentów, a jednak patrzy się na to krzywo. Na wykorzystywanie patentów. Tak, ale to... Jako broń. No, ale to trzeba pomyśleć o zmianie prawa, nie? No pewnie, masz rację. W każdym razie jest to taka pierwsza negatywna rzecz o CD Projekcie, która się ukazała od bardzo dawna. CD Projekt, taka wiecie, jak to się nazywa? Ulubieniec świadka gier. Może umieściłem to w złym miejscu i nie powinno to być pomiędzy newsem o kupowaniu dzieci i umierających ludziach. Ale to mimo wszystko tak było. Wpisane, masz link o umierających, masz napis o umierających ludziach, a masz link o penisach na siedzeniu. Masz rację, jak to się stało. Mam te penisy w metrze w dwóch miejscach. Musiałem wkleić złego linka w takim razie. Temat o umierającym człowieku, kiedy nie ma nikogo, kto kręci to na wideo, był tematem o kobiecie, która była zatrudniona do sprzątania w biurze i jakimś sposobem wypadła za okno i trzymała się jedną ręką, zanim spadła. I jej szefowa, zamiast ją wyciągnąć, zaczęła kręcić ją na wideo, aż kobieta spadła faktycznie na dół. Złamała sobie rękę. Spróbuję wam znaleźć tego newsa. Ktoś go postował chyba u nas w newsach. Z dupy. Ale czy ja go teraz odnajdę w tym całym off-topie? Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Czy jeśli widzicie rowerzystę, który jedzie i nie widzi otwartej studzienki, to czy wyciągacie telefon, czy krzyczycie? Wolę nie odpowiadać z powodów prawnych. Ale załóżmy, że żyjemy w świecie fantazji. Znalazłem tego linka. Przeklejam go do generala, proszę. Ciach. Pokojówka walczyła o życie, zwisając z siódmego piętra. Jej szefowa to nagrała, kobieta spadła. Możesz zobaczyć ten filmik tutaj w ogóle. Wydzieje się to w Kuwejcie. Trzeba jej oddać w ogóle honor tej kobiecie, która spadła, że jedyne co zrobiła, to złamała rękę i krwawiła z nosa i uszu. Fuck. Ała. Ale spadła na jakiś ten. Na jakiś dach. W sensie nie spadła na beton. Także dobrze dla niej. Nagranie zaczyna się w momencie, gdy kobieta, która wypadła, wzywa pomocy, krzycząc: błagam, trzymaj mnie. I szefowej, która śmiejąc się odpowiada: szalona, wracaj do środka. Pokojówka straciła siły i spadła na dach znajdujący się kilka piętr niżej pralni. Ponoć 7 pięter.
Jesus. Ja myślę, że powinny być jakieś srogie kary dla tej osoby, która to nagrywała. Ja myślę, że powinny być spore nagrody w postaci followerów. A jeśli... Dużo lajeczek. Jezus Maria, jak to wygląda strasznie. Nie wiem, czy to było 7 pięter, może? W każdym razie imponujące. Wygląda na tyle mniej więcej. A, bo ty teraz mieszkasz wysoko. Ja teraz mieszkam na 6. Ja myślę, że to wygląda tak źle, ale kojarzycie te takie filmiki, gdzie Rosjanie na przykład zwisają na jednej ręce z dźwigu, czy coś tak, takiego. Tak, pojebani są. Albo jak walczą z niedźwiedziem, ach, ci Rosjanie. Ja myślę, że to jest po prostu wersja w Kuwejcie tego. Tak, tylko że w jakimś, wiesz, w chuście na głowie i w wieku 60 lat, ponieważ tak to działa. Ona może być młodsza, tylko wygląda staro, bo jest pokojówką. Pokojówką, to jest w jakiejś firmie. O, chodźmy dalej. Islam w służbie futbolu. Szwecja opracowała prawo, które ma zwalczać kiboli. Pracowali od 2013 roku nad tym. 1 marca 2017 przepisy weszły w życie. I te przepisy mówią, że nie wolno nosić kominiarek na przykład na meczu piłki nożnej. Chcą zwalczać kiboli. I co kibole zrobili? Czy wiesz, w jaki sposób obeszli ten zakaz? Że co? Że zgadłem. Nie wolno... Ach, o Jezus, w burkach. Powiedz, że w burkach. W burkach. Zaczęli nosić coś, co nazywa się, już ci mówię... Niqab. Niqab. Tak, i to jest część tego, jak się nazywa, całość. To nie jest kobiecy? No możliwe. Znaczy mężczyźni nie muszą nosić takich rzeczy tam, więc jest to część hidżabu. I wygląda, to jest ten taki, gdzie masz na głowie taką praktycznie kominiarkę. I mogą to nosić na meczach, ponieważ jest to odzież religijna, więc jest wyłączona spod zakazu. Czy to nie jest piękne? A potem zrobią rozpierdol w tym i powiedzą, że znowu widzieliście, islamiści przyszli. To nie byliśmy my. Dostaliśmy na czacie zestawienie burka, niqab, hijab i chador. Burka to jest ten, gdzie masz tylko taki pasek milimetrowy. Niqab to jest tak, gdzie masz na oczy. Hijab, możesz ninja pokazać twarz. Możesz łatwo skojarzyć, bo ninja i niqab zaczynają się tak samo. Najlepsze, że ostatnie, czador, to jest to coś takiego, co noszą u nas babcie. Jest w ogóle super, bo... czyli Nike, oryginalne rzeczy. No tak, mógłbyś tak sobie wyciąć. Dostawałbyś taniej taki niqab, który miałby logo Nike'a na wycięciu. Niezły czador. Także, nie wiem, gratulować chyba pomysłowości, nie wiem. Potrzebuję się napierdalać na tym meczu i muszę znaleźć sposób, żeby nie mogli mnie rozpoznać. Może przystąpię do religii islamskiej. To jest jedno z rozwiązań. Legia islamska. Legia cudzoziemska? No, znaczy naszoziemska, ponieważ jesteś faktycznym Szwedem. Chociaż z drugiej strony, skąd wiesz, że to byli kibole? Może kibole przestali chodzić na mecze i po prostu przyszło bardzo dużo kobiet islamskich na ten mecz. Nie wiesz tego. Artykuł jest po szwedzku. To może być ktokolwiek. Okej. Okay. Tak się wydaje. A propos mojej starej. A propos twojej starej. Ja wymyśliłem tę nazwę o twojej starej. Faktycznie to nie jest stara, tylko jest to dziewczyna. Dziewczyna, kobieta kierowca Ubera przywiozła kochankę do domu swojego faceta i kiedy się zorientowała, weszła do środku, żeby spuścić mu ciężki wpierdol. Nie weszła do środka, on wyszedł. On wyszedł. Przeczytałem, on wyszedł. Przywitać swoją kochankę. Oh fuck, a jej nawet drzwi nie otworzył. O, to pewnie. Napisała tweet. Bo... No. Tak, jest cały Twitter jej, który opisuje całą historię, że jej facet miał pojechać do Nowego Jorku do swojej matki, która jest w szpitalu, a ona pracowała i odebrała laskę, która poprosiła, żeby przyjechać na ten konkretne osiedle i pod konkretne mieszkanie
i zauważyła samochód jego faceta. Powiedziała, że o, to tutaj to jest jego samochód i on wyszedł, żeby ją odebrać. I... Ale to mógł być ktokolwiek, to mogła być jego siostra. Nie, on rozmawiały i ona mówiła o tym, że idzie do chłopaka, z którym się dawno nie widziała. Czy możemy się zatrzymać po posmakowe prezerwatywy? Czy możemy zatrzymać się w sex shopie i przy okazji, czy ma pani dla mnie jakieś rady? Co lubią faceci w Miami? Tak, co lubią faceci w Miami? Przy okazji, zdjęcie faceta, którego ma pani na dysce rozdzielczej, jest podobne do tego kolesia, więc może mają podobny gust. Wydaje się, no, że Belle to jest wprowadza... coś, co się musiało zdarzyć wcześniej. Ja nie wiem, czy możemy zapraszać Belle na podcast od tej pory. Dlaczego? Bo Belle robi jeden błąd. Jaki? I jest bardziej kompetentny od nas i czyta newsy. Ja się chciałem przygotować, wiesz, ja miałem w dupie przeczytania, a potem mówię, dobra, przejrzę to, oni napisali. Ja przeczytałem tego newsa, no. Ja jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. Ej, ale czy to jest możliwe, że... Ja przepraszam. Czy taksówki istnieją tak długo? Czy to jest możliwe, że to się zdarzyło po raz pierwszy? Że kierowca przywiózł kochanka bądź kochankę? Nie, zakładam, że nie tyle, że po prostu w tym momencie mój ojciec jest taksówkarzem. To nie jest człowiek, który obsługuje Twittera. Aha, że po prostu nie wyszło. Więc wydaje mi się, żeby nie wyszło. Wydaje mi się, że jakby jest chyba większość taksówkarzy to są ludzie, którzy nie siedzą na takich portalach społecznościowych, żeby informować na bieżąco o takich rzeczach, więc wydaje mi się, że taka sytuacja na pewno już parę razy była, ale no, nie została udokumentowana tak na bieżąco. Nie poszli z tym do pracy. Ja uwielbiam z kolei zawsze jeździć z taksówkarzami, bo oni zawsze mają najlepsze historie. Więc zawsze, kiedy jest taksówkarzem, wypytam go, proszę go o jakąś cudowną historię. Jezus, ale oni się muszą cieszyć, bo nigdy nikt nie chce z nimi gadać. Mój ojciec zawsze z nimi gada, jak jest u mnie we Wrocławiu i zawsze wsiada i od razu wsiada na przednie siedzenie i od razu takie, wiesz, bo ja też jeżdżę i od razu zaraz jest rozmowy wchodzą, a ile bierzecie za kilometr, a ile tu? I w pewnym momencie nagle wyciąga, gdzie są burdele w mieście, bo tak mówię, wy dostajecie też pieniądze za to, jak jedziecie, tak? W sensie co, czy burdele dają im mały napiwek za to, że przywożą do konkretnego burdelu? Czasami tak bywa. Kurwa, macie jaka społeczność taksówkarzy. Bo to nie jest tak, że ty wracasz przyjeżdżasz do miasta nowego i nie wiesz co, nie jest, więc... Tak, bo często to jest tak, że przyjeżdżasz do miasta nowego i chcesz iść do burdelu, więc pytasz przeważnie osoby, która może mieć taką inside wiedzę, czyli taksówkarza i taksówkarz cię wiezie, nie pokazuje ci trzech różnych... Słuchaj, proszę pana, tu są oferty tych trzech domów. A proszę sobie wybrać, tutaj proszę są... Proszę wybrać, tutaj są ślepe. Cię wiezie do tego, tutaj który... Trochę Ale jak chcesz polecać ludziom burdele, to musisz mieć pewne doświadczenie. Musisz zaliczyć przynajmniej kilka. Chyba ej! Nie. Mój tata jest w szpitalu, jak możesz tak mówić? Nie sugeruję, że twój Belle tata... Belle to się robi nudne. Ten koleś też miał jechać do jakiegoś szpitala, do jakiejś mamy. Może tak naprawdę byłeś zawozić ludzi do burdeli. A propos seksu... Mhm. Co u was? Bo ja znalazłem Reddita dla taksówkarzy w międzyczasie. Bo się zastanawiałem, czy mają swoje społeczności w internecie. A propos seksu, mają? Co? Tak, no, jest Reddit. No co, następne tematy. Aha, tak, dobra, już jestem. Metroseksualny. To, no, to jest trochę. Na siedzeniu w metrze pojawił się sztuczny penis. Ma zwrócić uwagę na ważny problem. Nie jestem pewien, czy to zdjęcie tutaj... W tym newsie jest faktycznym zdjęciem tego. Bo te inne krzesła też wyglądają bardzo dziwnie. No w ogóle to krzesło ma sutki. To nie jest tylko penis. Nie, pierdolę. Już mi ktoś zwrócił uwagę, że jestem zbyt profesjonalny, bo otworzyłem parę linków. Pierdolę. Nie wiem, jakie zdjęcie. Jebać. Co? That's my man. Generalnie jest to taka akcja, która ma zwrócić uwagę na poważny problem. O ile się nie mylę, molestacji metrowej, o której było trochę głośno ostatnio w Japonii, bo te uczennice nareszcie zaczęły protestować przeciwko gwałtom w metrze, które są kultowe i widoczne w wielu hentajach. Kultowe. Nie, w Japonii jest to coś takiego, co się po prostu zdarza, że będziesz molestowany w metrze. To jak w biurze, nie?
Ktoś tak. idzie sobie nagle, o, dotknąłem się. Seks w biurze. Happens. It happens. To się wszystko dzieje chyba w Meksyku, bo Mexico City to musi się znajdować w Meksyku, prawda? Nie jestem pewien. Albo jest to dzielnica Warszawy. Albo się śmiać z Warszawy. To takiego, dobra, ja nie rozumiem, jaki jest cel tej kampanii. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na molestowanie seksualne w metrze. Więc zrobili siedzenia z kutasem. To zwróć uwagi tym, które molestują, a nie po prostu zaczepiaj normalnych ludzi i każ im się wstydzić za to, że są jacy są. Ale nie wiesz, kto molestuje. No właśnie o to chodzi. To tacy ludzie. Myślisz, że ludzie, którzy molestują seksualnie, przejmują się tym, że zobaczą coś takiego? O, kutas na siedzeniu. Ten kutas na siedzeniu faktycznie zmienił moje nastawienie do wszystkiego. A może to jest całkiem wygodny fotel w tym momencie? Może tak, bo on ci akurat tak wpasowuje w odbyt. Ja sobie wyobrażam to po prostu jako... Jesteś zmęczony w ogóle dniem swoim. Wracasz z pracy, nie masz auta, więc wracasz metrem. Wracasz po całym dniu pracy i jeszcze... Czy tam nie zrobiłeś? Wracasz i jeszcze ci mówią, no patrz jak chujowo, że jesteś mężczyzną. Wszyscy cierpią w ogóle z tego powodu. To jest przerypany w ogóle temat, stary. Ludzie, którzy zajmują się, że tak powiem, profesjonalnie molestowaniem. No, nie za bardzo do nich trafia ta reklama. Więc ci, którzy nie wiem, udzielają się ma... w temacie. Ciekawe, czy jest radzie dla molestowania. Czy nie lepiej byłoby zrobić reklamę z cyklu widzisz coś, zareaguj, a nie... Wiesz, nie bądź obojętnym, a może, pokazuje, ale może o to chodzi, to... że ludzie zareagowali, że ej, panie, kutas na fotelu. Reakcja. To był taki eksperyment społeczny. Ciekawe, co się stanie, kiedy zrobimy. Ja nie musiałem, kurwa, robić tego eksperymentu, żeby przewidzieć, co się stanie. Co to jest za eksperyment? Taki jest eksperyment. Będę chodził po ulicach i walił ludzi w ryj. Ciekawe, jak zareagują. Bólem. Wydaje mi się, że mógłbyś na Światowy Dzień Geja zrobić wszystkie siedzenia takie i puszczać muzykę z musicali w metrze. Jako prezent. Sam nie wiem. Czyli myślisz, że akcja nie przyniesie żadnych... Aha, to jest jeszcze naklejka. Exclusivo para hombres. Czyli no, ekskluzywnie dla mężczyzn. Ja wiem, ja bym nie chciał na tym siedzieć. A siedziałeś już na tym, nie wiesz, może jest wygodnie. No właśnie, kurde, zastanawiam się. Znaczy, nie powiem, żebym na tym nie usiadł. Żeby sprawdzić, jak jest wygodnie. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby okazało się, że jest super wygodnie. Bo to by zakwestionowało moje główne wartości, ale... No wiesz, może no... twój nowy facet pozwoliłby ci spać w dwóch różnych kołdrach. Może tak. Łukasz pyta, kiedy jest Światowy Dzień Geja. Nie jestem pewien. Dzień, w którym jest Parada Równości? Dzień... W urodziny Mateusza. To w listopadzie. Z tego się to wzięło. Jest Dzień Geja! Uważany jest za Międzynarodowy Dzień Geja. Wtedy, kiedy KW. Kurwa, jaki artykuł. Pedalska impreza. Artykuł mówi, 15 maja uważany jest za Dzień Międzynarodowy Dzień Geja. Co sądzicie o mężczyznach o orientacji homoseksualnej? To się wydaje, że jest to bait na komentarze. Zarzucaj sieci z clickbaitami. Rzucaj je szeroko. Ale co się staje? Odpowiedź cię zaskoczy. Zobacz memy. Było świetne. Pozostańmy w sferze seksu, skoro już tam weszliśmy tak twardo i na stałe. I może wystrzeli to jakimś humorem. Kochaj jak panda. Pornhub. Przeleje, zaraz, dokąd? Złoży, jak to się nazywa, dotację $100 na rzecz konserwacji pand. Jeśli wrzucisz na Pornhub filmik, w którym uprawiasz seks w stroju pandy. Nice. Także zakładam, miło, że jeśli akurat zdarza ci się uprawiać seks w stroju pandy, to możesz, wiesz, przyczynić się do konserwacji pand. Zwłaszcza, że nie będzie widać twojej twarzy. Tak naprawdę pandy powinny być oburzone.
Jest kategoria na Pornhubie pomiędzy orgiami i parodiami. Pornhub stworzył kategorię Panda Style. Ej, czekaj, bo ja jeszcze nie byłem tego zobaczyć. Może to nawet nie jest prawda. Myślałbym, że to Prima Aprilis, gdyby nie to, że Pornhub zrobił inny dowcip na Prima Aprilis. Ale jak robią to w sensie pandy? Znaczy na zdjęciu od tyłu, ale na pieska, że tak powiem, na pandę. Najbardziej mnie rozwala, bo oglądam teraz ten filmik, który Pornhub zrobił, prezentując to. No. I to jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona i zaprojektowana animacja. A jak animacja? To nie jest prawdziwy filmik? Nie, jest ta animacja. Tutaj jest ta animacja na górze reklamująca akcję. Ej, tutaj są te filmiki. Naprawdę... Ale to jest dużo, jest ten sam filmik powielony wiele razy. Gdzie? Wczoraj? Co? Ja na razie patrzyłem na animację. Gdzie masz filmik? No jak wejdziesz na Pornhub i wejdziesz w kategorię, to masz kategorię pomiędzy orgią i parodią, masz kategorię Panda Style. Poczekaj. Chwilkę. I są tutaj nie dziesiątki, nie setki, a całe sztuki filmów. Czekaj, gdzie to jest? Categories? Chcesz linka? Czekaj. Ale ta akcja nie zaczęła się dopiero niedawno? Tak, to jest świeże. Kiedy myślisz, że kim ja jestem? No to już są pierwsze filmy. To źle to... Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że nie było wcześniej filmiku z pandami? Ja muszę zobaczyć jeden z nich, one wyglądają interesująco. Ale... Jest, faktycznie panda staje. Ups, kliknąłem w orgy. Jednak... Dałam oczy i jedz. Niestety, ale pokusa była zbyt duża. Ej, ale jest już całkiem sporo tych rzeczy. Z pandami? No nie wiem, tak z 10? No. 7, 8, 3. 9, 10, 11, 12, 13, z czego część jest powtórką. Jak to zawsze z porno. Ale ktoś tutaj widzę, że nawet się nie... Tu nie ma żadnej penetracji, oni się trykają kostiumami. No, może otworzyłeś inny filmik niż ja, ponieważ ja patrzę na solidne penetracje od paru minut. No, that's more like it. Slutty panda gets pounded. Gets pounded. 88% w ocenach, także myślę, że to jest ciekawe, to. Ciekawe, czy zdali sobie sprawę, jak z nową kampanię, w której będą musieli, wiesz, trochę cofać zoofilię. Powstało. Znaczy, myślisz, że będzie bardziej, ktoś zrobi bardzo realistyczne panda porn? Ale to jest furry, to nie jest ten, to nie jest zoofilia. Furry to jest taki, wiesz, całkiem legitimate fetysz, który masz prawo mieć. Znalazłem filmik, na którym dziewczyna ma ogonek, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jestem fanem. Ja muszę go sobie zapisać. Tylko, że go monizę potem. A widzę, że, ale wydaje mi się, że tutaj parę są te aktoreczki, czyli jakby uruchomili... Profesjonalne pandy. Tak, profesjonalne pandy. No ten filmik, który oglądam, wyszedł, nie wiem czy jest data. Nie wiem czy na stronach porno ludzie jest, się przejmują takimi rzeczami. Tak, to co kojarzę aktoreczkę, to jest nawet zapostowane przez Panda Style, więc zakładam, że parę filmów jakby opłacił Pornhub, żeby było na rozruch coś na ja sobie wyobrażam sobie, jak oni odzywają się do tych aktorów i mówią: słuchaj, musimy nakręcić taki filmik. Okej, nie ma sprawy, przebierz się za pandę. A ona: kurwa, co? To jest ta reklama, niesamowity pomysł. No, dajcie spokój. Okej, okay, to jest spokój. Naprawdę... Ej, ale oni mają takie... Nikt tak bardzo nie lubi pand nawet. Oni... To jest bardzo niezręczny blowjob. Czy wiecie, że Pornhub w zimę wypuścił swoje własne pługi na ulicę jakiegoś miasta, chyba San Francisco, żeby pomóc odśnieżać? Oni mają dużo pomysłów na swoją promocję, a mimo to wciąż ich nie używam. Mam swoje inne ulubione serwisy. Sam nie wiem, dlaczego Pornhub jest dla mnie jakiś... Nie wiem, naprawdę. O Jezus, jaka straszna animacja. Zmieńmy temat, bo nie mam ochoty patrzeć na te reklamy, które mi wyskakują. Proponuję, żebyśmy przeszli w kącik robotyczny. Uwaga, raz, dwa. If they set that android free, it will be the end of all of us! No!
To mogło być głośne, przepraszam. Wybaczam. Kochaj jak robot. Mateusz, twoje klimaty. Ekspert od sztucznej inteligencji poślubia robota, którego sam stworzył. To jest masturbacja? To jest... no tak, chyba tak. Zależy, czy wiesz, czy robot przeszedł singularność, czy jeszcze nie. Jak się nazywa singularność po polsku? Osobliwość. On przeszedł. Poczekaj, ale czemu miałaby być to masturbacja, jeśli z robotem. Bele, jeżeli. No bo tworzysz sztuczną inteligencję sam, a potem. No. No to jest to trochę masturbacja, bo to twój umysł stworzył tą sztuczną inteligencję. No, ale na przykład ty tworzysz też swoje dziecko. Ja. Okej, okay, nie kończę tego, nie kończę tego. Czy jeżeli bierzesz wiertarkę i przyczepiasz do niej flashlight, nakładasz to na penisa i odpalasz wiertarkę, to czy jest to incest czy masturbacja, Bele? Bo właśnie stworzyłeś robota, który sam robi ci lodę. Także no, nie wiem, możemy dyskutować nie możecie, o etykietach. Skupiacie się na nadawianiu etykiet, kim wy jesteście, Arystotelesem? Właśnie, czy my, dlaczego szufladkujemy miłość tutaj? We're not into labels in our relationship. Robot jest dosyć podstawowy, ale Zeng Jiajia obiecał, że będzie dawał jej upgrade'y. Do Windowsa 9.8. Ona ma nawet ciało, to jest prawdziwa... mechaniczna kobieta. Nie jestem pewien, czy ona może mówić, czy ona może się ruszać. Ja jestem tylko, wiesz, to jest pytanie teraz, gdzie jest koniec jakby masturbacji, a początek seksu, bo jeżeli jest seks z lalką, to ja bym tego nie traktował jako masturbacji. No zwłaszcza jeśli jest to twoja żona, w sensie jeśli pozwolono ci się z nią ożenić. No jeśli to jest żona, to znaczy, że ksiądz ci pozwolił. No właśnie nie jestem pewien, jak to zadziałało. Ale... Szukam jakiejś informacji, jest... czy... No. Ale... W sensie... Miał ceremonię. Ma 31 lat, to za rok. No, ale w Japonii oni mają też ceremonię z poduszkami, nie? Tak, był tak, ktoś, kto poślubił poduszkę. Ale po co? Co znaczy w sensie... po co? Wiesz co? Jest tutaj napisane, że pracował dla Huawei, więc jeśli pracował, to może stracił pracę i potrzebował, wiesz, zrobić szum wokół siebie i może dlatego poślubił. Ale nie, na przykład zakładam się, jaki jest cel samego związku. Małżeństwa, no bo po prostu był w związku i nazywa ten. Myślisz, że robot mu suszył głowę o ślub? To raz, może być, prawda? Może, no, stworzył... może rodzice, ne? Już wiem, on jest chrześcijaninem. Presja rodziny. On jest chrześcijaninem i stworzył robota, sztuczną inteligencję chrześcijańską, która bez ślubu nie da. To jest jego fetysz taki. To jest pomysł. Ja mam też pomysł. Bo zauważ, że ten robot będzie się czasami psuł, jak on będzie, wiesz, zbyt ostro sobie poczynał, to może na przykład odłamać rękę. I wtedy może na swoje ubezpieczenie go naprawić, ponieważ są małżeństwem. A widzisz. Luxmed działa dla jego żony też. Także może pójść do mechanika. Mają multisporta razem. Przepraszam, czy mechanik przyjmuje NFZ, czy może trzeba mieć prywatny? Może pity rozliczają razem. Muszą, znaczy mogą. Nie wiem, czy muszą, czy mogą. To są Chiny, skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Ale jest to krok w przód od poduszek. Bo wiesz, no poduszka, a faktyczny robot. Zostajemy w temacie dalej. Nie kochaj jak robot. Barcelona. Pierwszy burdel z robotami został oprotestowany przez prawdziwe dziwki. Które twierdzą, że roboty kradną im pracę. Mateusz, roboty kradną pracę. To jest dosyć duży problem. To jest dosyć duży problem, który tam paru moich znajomych ostatnio nagłaśnia. A propos tego, że roboty faktycznie zabierają pracę. W tym przypadku? No, ja wiem. W ogóle, nie. Że nie chodzi o to, że w tym przypadku, tylko w ogóle jest dużo takich... Jest dużo problemów z tym, że robotyzacja zastępuje miejsca pracy. I jest, wiesz, teraz to jest akurat śmieszne w pewnym stopniu, tak? Ale no jest to dosyć. Będzie to na każdym kroku teraz. No, więc... będzie, bo to przez najbliższe 15 lat 30%
Guardian pisze, że do 2021 roku roboty wyeliminują 6% pracy w Stanach Zjednoczonych. Ale takich artykułów widziałem już trochę i różni ludzie mają różne pomysły na ten procent. Znaczy, ja myślę, że to jest trochę... To jest trochę śmieszne też podejście, bo to jest, wiesz, z jednej strony wychodzisz z założenia, że dźwigi wyeliminują potrzeby, wiesz, niewolników. Mhm. Że maszyny wyeliminują tyle ludzi po prostu, które nosiło jedną belkę do tej pory, ale ludzie jakoś żyją, po prostu się dokształcają. Fakt, no. No jest to... Tylko, że jest, jak to, kto to mówił, że jest granica, do której można się przebranżawiać, ale nie jesteś w stanie zrobić tego zupełnie. Nie pamiętam. Mieliśmy tą rozmowę już wcześniej, z tego co pamiętam. Mikołaj pisze, że nie jest to śmieszne, bo kapitalizm działa tak, że ludzie bardziej boją się tego, że będzie mniej i mniej z pracy, niż tego, że nagle będzie mniej roboty, za którą mogą wziąć pieniądz. Co? Czekaj. to nie jest to samo? Debielał mówi, że powstaną nowe zawody wraz z rozwojem. Tak, ale ludzie będą musieli ruszyć dupę i się nauczyć tych zawodów, a nie będą mogli dalej na przykład robić guzików, co robili przez całe życie. Jest strona, na której możesz sprawdzić, czy twój zawód zostanie zabrany. Programiści, o ile się nie mylę, tak. Bezrobotni. Weźmy w Arts, Design i Entertainment i weźmy sobie... Kim my jesteśmy, Bele? Choreografiami? Ludźmi. Czekaj, gdzie to jest? Arts, Design, Fine Arts, including Painters. 4,2%. Jako... Bardzo mało. Uważam, że jesteśmy bezpieczni w chuj. Chociaż nie, czekaj. Ty robisz design. Ja jestem też jako writers and authors, więc to jest 3%. No, jesteś bezpieczny. Mateusz, programiści, o ile się nie mylę, będą wyeliminowani. Ale chciałbym zawsze być wampirem. Czy jest, to jest vampire? To nie jest możliwe, żeby programiści byli wyeliminowani. Podczas kiedy jest więcej robotów i więcej sztucznej inteligencji... Ale jest nieważne, trzeba było książki pisać. Buja! Jest teoria, że sztuczna inteligencja będzie programowała się sama. Gdzie jest programmers? Będzie sama się uczyła, ale nie sądzę, żeby sama się programowała. Masz 48% szansy, że będziesz zautomatyzowany. Jest fair trade. To I like those ads. Ta rozkwina była w co 103 odcinku ponoć. Nasz cykl powtarzalności wynosi 24 odcinki, mówi pilot Pirks. Yep. Idziemy w takim razie dalej. Czekaj, czy idziemy dalej, czy coś jeszcze ciekawego jest tutaj? Jeszcze jedna rzecz jest, że eksperci stwierdzają, że seks roboty mogą być też wykorzystywane w terapii. Czy mogą? Bo prostytutki twierdzą, że robot nie da ci ciepła i miłości i nie pogłaszcza cię po głowie i dlatego jest gorszy niż prostytutka. Ale mimo to boją się, że ukradną im pracę. Nie wiem jak prostytutki, ja jeszcze nigdy nie byłem, ale nie wiem, czy one głaszczą po głowie. Jeszcze nie byłem, ale słyszałem, że... Ale słyszałem, że głaszczą po głowie. No najwyraźniej. One tak twierdzą. No nie wiem, ten proces całej produkcji, który jest tutaj przedstawiony na filmiku... Zarobisty jest ten filmik swoją drogą. Polecamy. Ciało. Jesus, no. Zaczynacie skrzeczeć, kiedy oglądacie dodatkowe rzeczy w internecie. Nasze łącza tego nie znoszą. One twierdzą, że kobiety będą bardziej uprzedmiotowiane jako prostytutki w momencie, kiedy będziesz mógł sobie też wziąć robota. Gdzie nie, ja myślę, pewien. Że kobiety będą, ja myślę, że będzie zupełnie odwrotnie. No nie? Też tak mi się wydaje. Ej, ale tu jest mi po prostu wydaje, scena z kobiety będą wtedy mniej uprzedmiotowane. Ale co, ze smokiem? Kliknąłem w coś, jakiś filmik i tu jest po prostu scena z Grotron z Daenerys. O co chodzi? Ja nie wiem, ja bym brał. Następne wideo się włączyło tobie. Tak? Muszę odświeżyć całą stronę, wydaje mi się, żeby... Jesus. Ten... Różnica pomiędzy robotem a prawdziwą kobietą będzie tak ogromna, że wydaje mi się, że będą traktować je inaczej właśnie, no, tak jak mówisz. No znaczy to zmienią się po prostu potrzeby, które te roboty, jakby te prostytutki i roboty mają uzupełniać tak jakby. Mhm.
No, wydaje mi się, że to jest sensowne, co mówisz. Podoba mi się, że prostytutki gdzie to jest Hiszpania? Barcelona, to Hiszpania. Prostytutki chyba nie są tam nie tylko legalne, ale mają nawet swoją własną związek zawodowy. Nazywa się Association of Sex Professionals. Aprosex. W każdym razie boją się, że stracą pracę. Co sądzicie o tych lalkach w ogóle? Tutaj jest dużo zdjęć. Przyjrzałem i niektóre są paskudne, niektóre są całkiem... No, dla mnie one są trochę zbyt wszystko. Ale ja mi się podoba to, bo one są... Podoba mi się to, że zaczynają się pokazywać te rzeczy. Podoba mi się fakt, że kiedyś jak widziałeś taką lalkę, czy taką twarz, to robiłeś, mówiłeś, nie, nigdy w życiu. A teraz zaczynasz się zastanawiać. Przydamy parę lat po prostu. No, tak naprawdę, muszę wydać parę lat jeszcze. Jeśli jest to seks, to jest w tym kasa, to znaczy, że te badania będą się bardzo szybko finansować. Tak, będą robione lepsze lalki. Jest popyt, będą lepsze lalki, jest okej. Okay. Ale one są projektowane przez kogoś, kto produkował porno w latach 70. Mają takie cycki jak ciężarówki. Są trochę jak Pamela Anderson, to jest taki typ. Jezus, jest pytanie, jest tutaj... Nie, widzę różne typy tutaj, widzę. Jak? Ja widzę tylko takie z gigantycznymi. A, to może nie znalazłem tego, galerii. Pokaż mi jakąś taką bardziej realistyczną, żebym mógł to ocenić. Ja się boję, że one wyglądają fajnie siedząc, czy wystojąc, czy coś, ale problem jest taki, że one tylko zaczynają się ruszać, to będzie to creepy wyglądało. Co więcej, animacja twarzy. Ale czy, jak one się... Ile one ruchów mają zaprogramowane? One nie mają chyba ruchów. One mają chyba tylko... One są jak action meny. Jest bardzo, bardzo creepy jest obrazek 14. To nie są roboty. Nie no, one nie mogą... Wydaje mi się, że to byłoby za dużo. za duży koszt wyprodukowania takiej lalki, gdyby one miały mieć serwa i jeszcze sztuczną inteligencję do poruszania tym wszystkim. Jestem pod wrażeniem tej murzynki. Może dlatego, że nie widzę murzynek na co dzień i dlatego ta wydaje mi się realistyczna? Ja jestem pod wrażeniem tej z niebieskimi włosami, ponieważ ona wygląda jak taka... urealistycznie zrobiona laseczka z mangi. Tak. Właśnie może o to chodzi też, że... To musi spełniać jakieś twoje fantazje. A z jednej strony, a z drugiej strony łatwiej ci jest, jakby nie widzisz więcej murzynek, więc tak naprawdę nie masz doświadczenia w tym, jakby twój umysł nie ma doświadczenia w tym, jak powinna wyglądać jakby zdrowa kobieta, więc przyjmujesz, że tak jest naturalnie. Mam zjebany pattern recognition dotyczący czarnych ludzi. Dokładnie, tak jak do Japońców. Myślisz, że wszystkie Japonki mają, tak, nie wiem, kolorowy włos. Łukasz pyta, czy seks z takim robotem to zdrada partnera albo partnerki? Zdradą jest to, co sobie ustalicie. Tak, może być masturbacja już zdradą. No, także to jest chyba kwestia dogadania się. Dla niektórych seks z kimś nie jest zdradą, więc... Come on. To nie jest zdrada, jeśli nie pamiętasz jej imienia. Albo jego, nie? Bądźmy uprzedzeni. Albo jego, nie bądźmy uprzedzeni, dokładnie. Albo... To nie jest zdrada, jeśli pamiętasz imię. Jeśli ciągle pamiętasz. A jego imię to krzesło w metrze w Mexico City. Okej. Okay. Kochanie, zdradziłem, kosztowało mnie to 3 zł. Co sądzicie o robotach do terapii w takim razie? Znaczy robotach, sekslalkach w takim razie do terapii. Do terapii czego? Czekaj, bo to zmieniło znaczenie, kiedy dodałeś sekslalkach. Ale co znaczy terapia sekslalką? Że przychodzisz do niej, a ona ci mówi, a jak się z tym czujesz? Nie, no zakładam, że był ten problem, mówiliśmy o tym kiedyś, o... Tym, to już że w trzecim odcinku. O prostytutkach, że do jakiego, że osoby, które na przykład były niepełnosprawne, mogły na koszt służby zdrowia wziąć prostytutkę. Okay. No, to był bardzo fajny projekt. Pamiętam, gadaliśmy o tym kiedyś. Było coś takiego. Ale to w tym razie, w tym momencie masz na myśli, że mógłbyś robić roboty do seksu? Pisze, że Holandia to refunduje, a Łukasz pisze, że są terapeuci seksualni. Aha. No nie wiem, może jest to taka najwyższa klasa prostytutki.
Nie no, zakładam, że po prostu automatyzujesz ten, automatyzujesz to, albo w sytuacjach, kiedy... Ale w czym miałby ci pomóc seks z robotem psychicznie? Bo to ci nie pomoże uprawiać seks z prawdziwą osobą, tylko pogorszy może chyba ci... sprawę. Nie, może w sensie pomóc, jeżeli jesteś na przykład nieśmiały i nie jesteś w stanie jakby... Nie wiesz, co robić. I a, i będzie to krok sposób... pomiędzy masturbacją a seksem z prawdziwą osobą. Tak, jakby krok do nawiązania kontaktu z drugą osobą, która tak naprawdę nie jest drugą osobą, znaczy, ale drugą no to osobę to wiadomo, nie? Więc... Druga inna sprawa jest taka, że to może z drugiej strony to może cię trochę zamknąć z powrotem, nie? No... Bo... No nie przygotuje cię to na... Znaczy... Dlaczego masz robić jakieś kroki, dlaczego masz się starać, skoro masz jakby gotowy produkt? Jeśli ten robot zachowywałby się realistycznie, w sensie miałby inteligencję, która na konkretne rzeczy gotować. By reagowała, to w tym momencie to mogłoby być faktycznie może działające. Nie wiem, ja widzę, na pewno jest tu jakieś paru zastosowań, nie? Natomiast trzeba się zastanowić, na ile, w sensie, wiesz, na pewno to nie będzie od razu, na pewno będzie wiele takich, wiele śmiesznych faili i wiele dobrych, dobra z tego też może wyjść. Nie? Tak, ale zresztą pamiętajmy, to są tylko narzędzia, nie? Nie można hamować postępu, pozwólmy temu burdelowi istnieć. On na razie został przeniesiony w inne miejsce, ponieważ był gdzieś za blisko jakiegoś innego burdelu i ten, nie wiem, dajmy ludziom się bawić, moim zdaniem. Nie mogli po prostu poczekać? Nie mogli. Jeżeli byś był w mieście, gdzie powiedzmy jest miasteczko, ludzie chodzą tam do burdeli, no i powstaje nowy burdel, no to naturalne jest, że na początku wszyscy chcą sprawdzić nowy burdel, ale po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Ale one się boją, że nie wróci do normy, ponieważ świat zostanie zmieniony. Growing pains. O Jezu, i będzie musiała sprostać ze swoim najgorszym strachu. Będzie musiała pójść do szkoły. No nie. Ale ona już robi to, co kocha. I kocha to, co robi. Kocha się w tym, co robi. To się, zakładam, że może są ludzie, którzy, wiesz, znajdują radość w swojej pracy, pracując w tym zawodzie. Wiem, że można w porno. Dobra, wystarczy o tych lalkach. Czas na piłkę w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Jesteśmy w dziale, w którym czytamy od was listy, komentarze, pytania i inne takie rzeczy. O, i teraz uwaga. Łukasz pisze: może na cześć Roberta przydałaby się jakaś pieśń powitalna. Proponuję pierwsze 30 sekund tego utworu. O co chodzi? Dlaczego ktoś... Aha. To jest Wonder Woman. To jest... No, to jest temat z Wonder Woman. Także Łukasz, okay, twoja prośba została... Lubię tą aktorkę, nie wiem, nic więcej. Tak, dokładnie. Twoja prośba została spełniona. Bele, to było na twoją cześć. Dziękuję. Miała to być pieśń powitalna, ale załóżmy, że dopiero zaczynamy. Przygotuj się na kolejne 30 godzin. Okej. Okay. Mateusz, czytaj Mateusza. Krążąc w temacie CD Projektu, tu możecie sprawdzić, czy są wolne jakieś znaki towarowe. Kij w dupie jest wolny, za kilkanaście tysięcy euro znak można zastrzec. Pytanie, czy Inside Baseball jest wolny? Chyba tak, bo nie znalazł żadnych wyników. Nie wierzę trochę. jak tylko będę miał znak towarowy, który będzie tyle wart, żeby zapłacić za niego, to od razu to zrobię. Ale czy naprawdę... Problem jest taki, kiedy znak towarowy jest droższy od twojego towaru. No właśnie, kurwa. Co ja w ogóle, za co ja w ogóle płacę, kiedy zastrzegam ten znak? Kiedy ja stworzyłem kij w dupie i chcę być tak jakby... Czy ktoś może zastrzec kij w dupie, jeżeli ja otworzę taki komiks od lat? Bo zapłacił kilkanaście tysięcy euro? To nie brzmi zbyt uczciwie. No, tak to chyba działa w biurze patentowym, że kto pierwszy, ten lepszy jakby. Aha. No ale czy nie będzie jakiegoś postępowania, gdzie oni sprawdzą, czy ktoś inny tego nie używa na przykład od wcześniej? Ja nie mogę nie wiem. Czy mogę poczekać, aż wyjdzie nowy proszek na rynek i wtedy zastrzec sobie tą nazwę, bo oni jeszcze nie zdążyli?
Ale ja widzę, że Cyberpunk też jest za, też jest zastrzeżony przez Sony na przykład. O. Cyberpunk. Nie, CD Projekt SA. To są to jest 4. Cyberpunk 2077. Jeżeli oni zastrzegli, nie, zastrzegli sobie też Cyberpunk. Czyli Sony też, Sony ma pewnie na filmy. Tak? Czy nie? Nie ma tutaj, nie podali chyba tego tutaj. No spoko. Nie wiem, zobaczymy, będą się bili. Ale chciałbym teraz, nie wiem, trochę uczyć im nosa, zacząć robić komiks o nazwie Cyberpunk, zorganizować imprezę o nazwie Cyberpunk. Jeżeli będziemy robili kolejny Insane Baseball na żywo, będzie nazywał się Insane Baseball Cyberpunk. W grupie, w kategorii protestu. Kategorii, zrobimy ci darmowy marketing. Tak. Bele, czy chcesz przeczytać Małgorzatę? Nie wiem. Cześć, co? Ja czytam Małgorzatę. Hi. Odnośnie Death Note na Netflixie, czy sprawdzaliście? Ja zajrzałam i popsułam sobie humor. Kompletnie nie rozumiem, jak rolę Ryuzakiego można było dać czarnemu kolesiowi. Pewnie pójdą w ślady Michaela Jacksona i go wybielą. Jeśli jeszcze nie widzieliście, i mamy tutaj linka do obsady. Ryuzaki, bo ja nie pamiętałem. To jest L. To L? Jest ten detektyw. No, tak, jest L. L jest czarny. No i jaki problem? Że jest czarny. No właśnie ja też nie czaję tego. I to jest problem? Brech tam tylko, że wszyscy tu mają zmienione nazwiska, tu jest, wszyscy, wiesz, to się dzieje. To jest Light ale... Turner. Tak, no. Bo to jest wersja amerykańska, no kurwa, to się bo dzieje w Ameryce. Filmy japońskie, nie? No. Ciekawe, czy będą mieli Azjatę. Ciekawe, czy będą mieli Azjatę, ponieważ muszą mieć Azjatę w składzie. Jest. Pierwsza, którą spotkałem jest w kaście, to jest Nightclub Girl. Jestem ciekaw tego, bo to chyba robi koleś, który zrobił Gościa, nie? Kim jest Gość? Nie widziałeś filmu Gość? Czy... Nie, chyba że znam go po angielsku, w języku, wiesz, w którym powstał. No, jest. W języku, w którym powstał. W języku language. Jak się nazywa Gość po angielsku? Guest. Po prostu? Tak, to jest... Damn, że guy. Tak, to jest reżysera Gościa. I co to jest i takiego? To jest bardzo fajny film... Taki sensacyjno-kryminalno-thrillerowaty. Okay. Ogólnie polecam, z 2014 roku, z kolesiem, który teraz gra w Legion. Spoko. O! Z tym kolesiem, który gra w Legionie. Super, on jest tak, ekstra. Z danym a propos Legiona, to mam ten. To mam go w After Show, możemy pogadać. Pogadamy. Jest... Nie wiem, ja nie jestem rozczarowany Death Note'em na razie, poza tym, że w zwiastunach średnio widać jakąś taką mocniejszą stylówę, to wszystko na razie wygląda okej. Okay. Także Małgorzato, spokojnie. Ja bardzo... Wy oglądaliście cały ten anime? Tak. Bo ja chyba przerwałem przed końcem, ponieważ bardzo w pewnym momencie... On się w pewnym momencie strasznie spieprzył. Ma 26 wiem, doskonałych tutaj... odcinków, a potem robi się gówno. W momencie, w którym jedna z głównych postaci znika i wchodzą na jej miejsce dwie inne dziwne postacie. Tak, to jest tak jakby... To jest niepotrzebne. To jest ten moment, w którym jak dla mnie ten serial tak strasznie zszedł na psy i... No dużo osób uważa, że on się kończy w tym momencie, w którym jest pierwsze zakończenie, a ta cała reszta jest, wiesz, nieważna. Ja także tak uważam. Tak. I bo ja nie widziałem końcówki, więc po prostu nie wiem, co tam poszło dalej. No co mogło się stać? A jak jest z tymi filmami aktorskimi? To są filmy produkcji azjatyckiej, w sensie te japońskie. Tak. Ja nie widziałem żadnego z nich. Może powinniśmy zrobić sobie, wiesz, wieczór. Może. Bo ich też powstało więcej niż jeden, nie? Chyba trzy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że dwa filmy są jakby opowiadają o... wydarzeniach tych z anime, może i też z mangi, a trzeci film wydaje mi się, że jest o L i jest jakby prequelem. Mm-hmm. Ale mogę się mylić, już raz byłem w błędzie. Może to jest właśnie o tych dodatkowych postaciach? Nie, no chyba nie, chociaż cholera wie. Ja nic nie sądzę na temat Nauta, w sumie mogą zrobić cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest, że podstawa jest na tyle dobra, że są w stanie zrobić z tego fajny film, więc ja czekam, zobaczę. Zobaczyłbym film. Film? Czekaj, bo to będzie film czy serial? To będzie film, z tego co wiem, to będzie jeden film. Ciekawe, no dobra.
Dobra, no ja na pewno go zobaczę. Ja jestem, wiesz, Netflixową dziwką. Ktoś właśnie powiedział, że japoński Death Note film kończy się w momencie, gdy jedna z głównych postaci ginie i żadne z niego nie zastępują. Czyli brzmi super, obejrzyjmy filmowy Death Note. Jest to mądrzejsza adaptacja. Dosyć brzmi spoilerów. Jak świetna adaptacja. Nie rujnujmy komuś tego filmu. Serialu, anime, chciałem powiedzieć. Ja bardzo to anime w ogóle polecam, bo ono jest fenomenalne. To jest jedno z lepszych, jedno z takich, które można polecić komuś, kto nie ogląda anime, wydaje mi się. Ale nie jestem tego pewien. Okej. Idziemy dalej. Vampiro pisze. Był taki serial podobny do tego reality show, o którym rozmawialiście na początku chyba poprzedniego odcinka. Nazywa się Siberia i jest kręcony właśnie w stylu reality show, w którym grupka osób musi przetrwać na Syberii przez pół roku. Ale nie jest to reality show, tylko serial. Okej. Na Syberii pół roku? Okej. Dorian Knieć pisze. Sytuacja z dzisiaj... O Jezu, to jest zajebiste, co czytałem wczoraj. Sytuacja z dzisiaj rano. Idę na uczelnię. Jest ładna pogoda, więc mam dobry humor. Widzę, jak przede mną w moim kierunku idą mały chłopczyk i jego, dla mnie w tej chwili, matka. Chłopczyk zadowolony drepta przed matką i wygląda, jakby dopiero co nauczył się chodzić. Był w sumie bardzo mały, więc może faktycznie wczoraj nauczył się chodzić. Dreptał jednak trochę krzywo i nieuważnie przez to się wywrócił. Ale nie było to zwykłe wywrócenie się. To był majestatyczny wypierdol. Najpierw przewrócił się na kolano, po czym osunął się resztą ciała w stronę chodnika, kończąc na twarzy. W dodatku upadek zakończył się półfalą, kiedy jego buźka wyglądała na przyklejoną do ziemi, a stopy pofrunęły ku górze. Wyglądało to trochę jak nieudany breakdance. Widziałem to wszystko w spowolnionym tempie. W środeczku śmiałem się, na zewnątrz jednak udało mi się bez problemu, o dziwo, zachować pokerową twarz. Pomyślałem, że ten upadek mógł jednak być bardzo bolesny, bo twarz plus stary chodnik. Mógł sobie zdrapać skórę albo trafić na rozbite szkło. Mama wzięła swoją pociechę na ręce i mijając ich spojrzałem dzieciakowi w twarz, aby upewnić się, że coś mu się poważnego nie stało. Ale jesteś miękki, Dorian. Krwi nie widziałem. Uznałem, że jeśli moje sumienie by do mnie wróciło, to nie czepiałoby się mnie obranie tej sytuacji za zabawną. Ciekawe by było też to, że niedaleko miejsca upadku dzieciątka faktycznie było rozbite szkło, więc miał trochę szczęścia, że nie wywrócił orła w takim miejscu. Jak wybrać takiej sytuacji? Bo ja wiem, tak jak ty, śmiałbym się wewnątrz. Ja się nie śmieję wewnątrz. Ja mam problem z dziećmi, ja się naprawdę bardzo śmieję, kiedy one się wywracają na mieście i robią sobie krzywdę. To jest problem? Jestem zresztą chujem, byłbym złym ojcem, więc po prostu dzieciak by robił sobie krzywdę. O kurwa, to moje. Nie, bo byś zapłacił pierwszy raz za łatanie jego twarzy, to by ci się odechciało być się śmiać. Dlatego nie chcę mieć dzieci, że to wciąż było śmieszne. No, rozumiem. Dziecko zabierze mi tyle rzeczy, między innymi to. Radość ze śmiania się z krzywdy małych dzieci. I prawdopodobnie musiałbyś się przeprowadzić do większego mieszkania. Nigdy. Takie nawiązanie. Ja nie wiem, ja bym był trochę zawiedzony. Czym? Że nic mu się nie stało? Ja bym powiedział, następnym razem zrób chociaż salto. Zatrzymasz tą matkę, dać jej wizytówkę swoich treningów akrobatycznych. Proszę zapisać dziecko, im wcześniej tym lepiej. Jezus Maria, robię tak cały czas, wiesz? Tak? Jak widzę ludzi, którzy mają młode dziecko i mówią, no byliśmy gdzieś tam, ale coś tam i mają młode dziecko, mówię, zapisz go na akrobatykę, bo jak się wywróci, to nie złamie ręki za 10 lat. Zrobi salto. Mam parę po prostu znajomych, którzy są, nie wiem, nie chodzili na nic sportowego, a potem zaczęli jeździć na przykład na nartach czy coś i za każdym razem łamią sobie coś albo... Brzmi jak ja. Każde wyjście to jest po prostu hardcore. Każdym razem jak wsiądę na rower, to się wypierdolę i skręcam kostkę. Nie słuchajcie Mateusza, zawsze możecie zmienić swoje życie. Próbujcie, warto. Jesteście panami swego losu. Tak, panami i paniami. A także siedzeniami z przyklejonym kutasem. PS, jak podobał się nowy odcinek Rick and Morty? Ja się jarałem. Już to omówiliśmy, także ten. Także odwal się. Dobra, skończyliśmy listy, czas na after show. And I'm what some people call mentally retarded. Yes, idealne przejście. Mogę wyrzucić stąd Ricka i Mortiego, bo już ich omówiliśmy. Możemy zacząć Legion w takim razie najpierw, ponieważ chyba wszyscy go widzieliśmy. Niektórzy z nas jeden ja odcinek. Został mi jeszcze jeden właśnie. A, to ten akurat, w którym go zabijają. Ja widziałem tylko jeden.
Potrzebuję od ciebie, Mateusz, jestem teraz prawie opinii. Pewien, że jestem prawie pewien, że go nie zabijają, bo został zakontraktowany drugi sezon, więc trochę spoiler. Mateusz... Tak, to jest taki, że myślisz sobie, o mój Boże, coś, jak się to się skończy, drugi sezon będzie. Widziałem pierwszy odcinek dwa razy i za pierwszym razem myślałem, że druga połowa była chujowa, a za drugim razem okazało się, że to było tylko ostatnie 5 minut. Także potrzebuję, Mateusz, od ciebie rady. Czy ten serial ma dużo takich akcji jak ostatnie 5 minut? Nie wiem jaki, nie wiem jakich akcji. Jak dla mnie ten serial był z ekipą X-Menów. Wiesz co, Jezus Maria, to o to chodziło. Tak. Najlepsze jest to, że wszystkie sceny akcji w tym filmie są robione chujowo. W sensie, tak jakby w ogóle nie poświęcili na to budżetu. Mhm. Ale no, oni bardzo... Ja to uwielbiam. Ja ale oni też tam, oni w tym momencie, w pewnym momencie w tym serialu też starają się je robić troszeczkę, wiedzą, że mają budżet dość słaby, ale starają się je robić kreatywnie. Tak jak starają też się już nie spoilować, żeby nie zepsuć, ale na przykład w jednym momencie jest walka, która jest stylizowana na kino nieme. O ponieważ Jezus, mogą. To jest niesamowite. Ponieważ mogą. I to jest wszystko bardzo... bardzo pasuje do siebie. Przekonujecie mnie, że ten serial jest bardzo trippy. W pewnym momencie jest tak trippy, że aż wchodzi Pink Floyd, więc wiesz, że to jest bardzo trippy serial. Ale jak dla mnie Legion jest... kurczę, to może być jedna z najlepszych rzeczy, jaka wyszła pod znakiem X-Menów. Wow, lepsze niż X-Men 2. W ogóle nagrodę za najlepszą adaptację. Ja stawiam tego na równi z X-Men 2. Nice. Bo naprawdę te 8 odcinków, jakie miał Legion, to była naprawdę świetna jazda. Mimo, że to też jest bardzo dosyć powolny serial, ale jest to powolny i zajebisty serial w przeciwieństwie do Iron Cooper. No, uważaj przy kim to mówisz, bo są osoby mówisz w czacie. Ale czy mówisz do obu Iron Coop? On mówił o Iron Manie trójce. Ja mówię o Iron Fiście. Mówiłem o Iron Fiście. Wiem, ale lubię, wiesz. Iron Man 3 jest zajebisty. Lubię mu dokopać, kiedy tylko mogę. To jest słaby, strasznie. Kiedyś go zobaczę ponownie dla ciebie specjalnie, Belle. Czego? Iron Chodzi, Man 3? Nie, tak. Mi się podoba jedna rzecz z Legionem, że on... to coś. Ma w sobie to, że każdy odcinek jest trochę inny. Ty naprawdę z Rickiem i Mortym tak samo mam. Siadam do odcinka i kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. No to brzmi jak dobra rekomendacja. Owszem, tak. Nie jak tylko ze względu fabularne względy jeszcze luzik, ale to jak pokażą pewne rzeczy, jak będzie zrobiony, jak coś przedstawią, to jest coś, do czego wracasz po prostu. Ja nie znam tej postaci praktycznie wcale, więc no, ja też nie miałem pojęcia, czego się spodziewać, co jest właśnie fajne, ponieważ to był serial, który mimo, że mnie wciągnął, ja wciąż nie... Po obejrzeniu jakby większości odcinków wciąż nie jesteś w stanie do końca ludziom opowiedzieć, o czym to jest. Ha, no. Więc to się wszystko układa wraz w sezonie, więc spoko, ale to jest serial, który się po prostu dobrze ogląda. To fakt. Więc ja myślę, że zobacz. No ja zobaczę na pewno. Tylko to jest taki serial, którego nie mogę obejrzeć w pracy, bo jest tam za dużo smaczków graficznych tak, i szczegółowych. Tak, ja też musiałem niestety zatrzymać. Więc ja sobie i to zobaczę. Na skupieniu. No muszę zobaczyć to na skupieniu. I nie, tak to jasne. Ja mam właśnie coś takiego, że dla mnie to jest od samego początku, kiedy zobaczyłem pierwszy odcinek tamte pół z tobą, stwierdziłem, że to będzie coś, co będę po prostu sobie włączał wieczorem, kiedy zrobię już wszystko, żeby kłaść się spać w tych schizowanych klimatach. jak wyglądał twój tydzień? Spoko? Chyba trzeci odcinek czy coś takiego, jeden był taki creepy mega, w którym się położyłem i miałem po prostu gówno w głowie. Śniałem chyba 30 snów tej nocy. No fuck, całkiem dziwne. Czułem się cudownie, nie? Po prostu, bo... Mega ci wchodzi, zaczynasz, wiesz, umysł twój wchodzi na inne obroty, kiedy zastanawiasz się, co jak działa, co jest prawdą, a co nie. Super to wchodzi. Łukasz mówi, że Iron Fist jest świetny, Belle się chuja zna, a zresztą każdy ma inny gust. Zabezpieczył się z każdej strony. Dobra. Napisał też, że widział Iron Fist dwa razy w ciągu 3 dni. Musisz wiedzieć, Belle, że Łukasz jest naszym naszym takim sztandarowym obrońcą tego serialu, także no nie ten. Nie wygrasz. Nie pogadasz. Ale szanujemy cię za to, Łukasz. Chciałbym wam coś powiedzieć o Ghost in the Shellu, jeśli jesteście zainteresowani. Nie. Nie wiem, czy widzieliście.
Ja nie widziałem niestety. Byłeś już? Tak, byłem wczoraj. Ja nie byłem jeszcze, ale nie waham. Nie wiem. Słyszałem no. różne opinie. Od tego, że jest całkiem niezły, od opinii, które całkowicie besztają ten film. No i pewnie wszystkie są prawdziwe. Czy jest po prostu nie, średni? No nie wiem, czy mam wam coś mówić. Może poczekam, aż Mateusz go zobaczy i sobie wtedy obgadamy. Bo jeżeli ty go nie widziałeś, Mateusz go nie widział, to nie wiem, czy ten... Czy będę znaczy, wam... Ja wolę... Ja muszę zadać jedno pytanie, które mi tak naprawdę powie. Czy warto iść do kina? To jest jedyne pytanie. Czy warto iść do kina i przekonać się, że jest dobry czy słaby? Czy lepiej poczekać i się nie nastawiać? Ja mam strasznie, przez remont mam straszne tyły w kinie i nie widziałem tylu fajnych rzeczy, więc nie wiem, czy mi się chce w tym momencie, jeżeli miałem wolną chwilę, czy nadrobić Ghost in the Shell'a, czy iść jeszcze na King Konga, którego też jest jeszcze nie King Kong w kinach? Nie wiem, mam nadzieję, bo kurwa nie widziałem. Fuck, ja też nie widziałem. Mateusz, czy warto iść do kina? Ty jesteś wielkim fanem Ghost in the Shell'a, więc wydaje mi się, że dla samej ciekawości powinieneś pójść. A to, czy wyciągniesz z niego cokolwiek pozytywnego, to zależy od tego, czy uda ci się odciąć tak jakby od oryginału i spojrzeć na to jako na amerykańską adaptację z wszystkimi wadami czegoś takiego. Z taką pełną sztampą amerykańskiego kina, taki full Robocop stary. Jeśli uda ci się jakoś w ten sposób do niego podejść, to myślę, że wyciągniesz z niego sporo dobrego. Bo to jest, wiesz, ładnie zrobiony, wysokobudżetowy film. No nie, to ja akurat... Aj. Najbardziej lubiłem w tym... Najbardziej lubiłem to w Ghost in the Shell'u te... Jestem kolesiem, który oglądał Ghost in the Shell'a, czy czytał mangę tylko dla tych przypisków, które były na dole, gdzie on rozkminiał, jak coś działa, albo prezentował... W takim razie, Mateusz, musisz wiedzieć, że tutaj, kiedy zaczynają robić coś, wiesz, w takiego cybernetycznego, to mówią commencing hacking. Więc chyba sobie odpuść. Assuming direct control. Nie, to nie będzie film dla ciebie, ale zobacz go sobie na kiedyś na DVD, czy jak będziesz miał okazję go kiedyś sobie zobaczyć poza kinem, to sobie go zobacz z ciekawości. Może nie wydawaj kasy na kino. To tyle w zasadzie o Ghost in the Shell. I to chyba tyle na dzisiaj, chyba że coś jeszcze chcemy obgadać. Nie mówcie, że pilot nie mów, że tam jest ten trop. Jak ktoś tłumaczy coś technicznego, to jakaś inna osoba mówi, zacznie mówić po ludzku. Chyba nie ma tego. Ja tego nie pamiętam. Nienawidzę tego tropa. To jest najgorsza rzecz, która się przytrafiła kinu. Nie, to byłoby... Nie, w filmie nie ma comic reliefa w filmie żadnego. On jest cały na poważnie, więc... Battle jest na poważnie, więc... najgorzej. Więc, a to by było zabawne, więc wydaje mi się, że tej sceny nie ma. Łukasz pyta, jak Belle poznał Coco. Przez internet. Tak jak wszyscy poznają się. Myście, normalnie. My się poznaliśmy przez Gribojedowa, nie? Pod prysznicem pomylili tatów. Ej, była taka gra. Właśnie dlatego sobie przypomniało. Jaka gra, o czym mówicie? Była taka gra, w której musiałeś znaleźć swojego tatę pod prysznicem takim publicznym. I byłeś dzieckiem. Okej. Okay. Nie graliśmy w nią. Ale znaczy można. To by było na tyle. W takim razie, Belle, bardzo dziękujemy ci, że wpadłeś do nas. Chciałbym odesłać ludzi gdzieś do ciebie. Na fanpage. Na twój fanpage na Facebooku, który nazywa fanpage się... Fanpage na Facebooku, który nazywa się Robert Belesienicki. Albo ewentualnie fanpage Belego w nazwie. Adresu. No i na tapestniku mój komiks Under Pressure, więc wiadomo. Tak jest. Także obie te rzeczy zalinkuję w naszych notkach, żeby były. Zaraz sobie zapiszę, żeby to zrobić. Dziękuję. Linki Belego. Wszystkich ja was... Ja bym chciał Mateusza spotkać kiedyś na mieście. A ty nie spotkałeś go jeszcze? Raz cię spotkałem na mieście, ale się wytuliliśmy wtedy. A potem powiedziałem, że muszę już iść. Jak zawsze. I usiadłem gdzieś. Pozwólcie, że rzucę... Jak zawsze, przyzwyczaiłem się do tego, że wiesz, trochę się potulimy i wychodzisz od razu. My się widzimy tylko raz na Sylwii. No ale to jest ten moment, kiedy... Ale się zawsze spotykają. Miło widzieć. Bo wy macie różne nisze ekologiczne.
Mateusz jest głównie na jeziorach i salach akrobatycznych, a także przy swoim komputerze, a ty jesteś przy swoim komputerze. Jestem przy swoim komputerze. Czasem w kinie. I na małach. I od czasu do czasu na kawie z kimś. I to musimy zrobić czasem, musimy zrobić coś takiego, że raz na jakiś czas zamienimy się. Ty będziesz siedział przy moim komputerze, a ja przy twoim. Ale będzie zabawa. Będziesz potem głupio, jak zrobię robota. Damn! Zrobię takiego zajebistego robota. Będzie odciekał spermą. Będzie można go ruchać. Jezus. Niezrobiony. Z rolki papieru toaletowego. I mamy klamrę zapinającą. Papier do wiertarki przyczepiony. Odsyłam was wszystkich na stronę ibpodcast.blogspot.com, gdzie znajdziecie wszystkie linki. Linka do naszego Discorda, gdzie nagrywaliśmy cały ten odcinek. To w towarzystwie 27, ale bez nas jest to 24 osób, które partycypowały w postaci czatu. Zapraszam na Facebooka, na Inside Baseball, na YouTubie jesteśmy jako Inside Baseball. Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, Bele jako Robert Belesienicki, a także fanpage Belego. Ja jako Konrad Kołokoński, a na konradokoński.com są najróżniejsze komiksy, na które również was zapraszam. Jest tam kij w dupie. I to były wszystkie linki. Bo wszystko w ogóle. Jeszcze linki na przykład www.google.com. Jeśli używacie Twittera, to z hashtagiem ibpodcast możecie podsyłać nam najróżniejsze swoje linki bądź komentarze. Belego znajdziecie jako ja zjebałem. Ja dawałem hashtag Inside Baseball. No trudno. Przepraszam. A fuck, musimy zaprosić następnym razem w stawie dobry. Albo zmienimy na Inside Baseball. No ja wtedy napiszę IB Podcast i będzie chuj znowu. No to nie wiem, będziemy używać obu, żeby zmniejszyć ilość tekstu, który możemy wsadzić do normalnego, do reszty tweeta. Pilot Pirks powiedział, że zobaczył przypiętej wiadomości, a nie mam pojęcia, gdzie to jest. Na górze jest w najgorszym możliwym miejscu, na samej górze a, okna. A, napisane jest, jeb się bele. Napisaliśmy Dziękuję. To, kiedy się nie było bardzo długo. Nie wiedzieliśmy, że twój tata jest w szpitalu. To ja już widziałem, ja już to czytałem, ja już się jebałem, jak mówiliśmy o tych, o robotach. Usunąłem, to już nie będzie po tobie śladu na czacie. Oh, man, no dobrze. Hashtag zostaje IB Podcast. Bela jest jako Ersienicki, a ja jako Konrad Kokopan. Zostaje ślad po tobie w moim awatarze. Tak jest. Mateusz zostanie już na zawsze taki. Ja też już zostawię to, co mam teraz. Spoko. W takim razie żegnamy się z wami. Z Wrocławia, tym razem wszyscy z Wrocławia. Bele nie jest nawet na obrzeżach. Bele jest już pełnoprawnym wrocławianinem. Zameldowany nawet. Mówili do was Konrad Okoński. A wy? Baterie w zestawie. I Mateusz Żarkowski, pół człowiek, pół latawiec, jeden chuj. I Mateusz? I Robert Siński, coś tam powiedziałem na początku, nie pamiętam. Spot jest sprzedawany osobno. Naprawdę jest. O Jezu, cicho, ja wiem, ja chciałem inaczej zamienić coś, że niby taki twist, że chuj, idę stąd. Dziękuję, dobranoc. Pa. Zobaczymy się w następnym odcinku Swing. Za 4 lata. Yeah.